Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska. Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki, A to jest nasz podcast Mam Parę Uwag. Dzisiaj będzie poważny odcinek A, ha, 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 ha. o poważnych sprawach. <grym <grym e... Żeśmy się w windzie kłócili o to wczoraj chyba. O ten film? O ten film. Kłóciliśmy się o inny film, ale w temacie. Ale w temacie. No tak, Martin McDonagh, to jest temat, który budzi... kontrowersję. Kontrowersje. Nie wiem, czy budzi kontrowersje aż takie w redakcji. Są kontrowersje na linii na linii a reszta redakcji. No no tak. No to jest generalnie tak. lubiany reżyser. Chyba tak można nie, o nim powiedzieć. Nie, no mi się wydaje, że to jest bardzo popularny reżyser. Raz, że popularny, ale można być popularnym i nielubianym. A on jest nie dość, że popularny, to właśnie. On nie dość, że jest popularny, to jeszcze jest lubiany. No, wydaje mi się, że film najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, na przykład. To jest taki mhm. bardzo znamienny przykład. Wydaje mi się, że przez lata... Ludzie mówili mi o tym filmie. Wszyscy mówią o tym filmie. I wszyscy mówią, jaki to jest super film, jaki to jest fajny film. A ja wiedziałem, że mi się to nie spodoba A skąd i nie oglądałem. A skąd nie wiedziałeś? Nie czułem. Jakiś miałem taki dziwny... Ale czy ty widziałeś jakieś jego wcześniejsze nie. filmy, czy po prostu popatrzyłeś się na plakat i powiedziałeś, to nie jest dla mnie? Czy popatrzyłeś nie, się więc z Zwiastun. Zwiastun. Chociaż, chociaż to jest też inna ciekawa sprawa, nie. w jaki sposób Zwiastun przekłamuje ten film. Zresztą podobnie jest w przypadku Duchów i Niszerin. Ale w każdy, z każdym jego filmem, bo wydaje mi się, że trzy billboardy też, też mam wrażenie. Zwiastun jest... idzie w żarciochy. Tak, no. Które są w tych filmach? Tak, oczywiście. To jest super zabawne. Ale faktycznie, po obejrzeniu Zwiastuna no, Najpierw strzelaj, potem Zwiedzaj, można sobie pomyśleć, że to jest taka komedia sensacyjna w stylu Gaja y -y, Richarda. Ja tak myślałam, szczerze mówiąc. Powiem ci, że ja też tak myślałem i to jest jeden z powodów, dla których nie chciałem obejrzeć tego filmu, albo wiem. Nie lubisz również Gaja Richarda. <laughs> nie przypadam. Właśnie, <laughs> wydaje mi się, że to jest coś, o czym będziemy A dzisiaj może rozmawiać. Może po prostu nie lubisz brytyjskiego filmu? Może ja po prostu nie lubię kina. A może po prostu nie lubisz kina? To w takim razie bym na twoim miejscu jednak przemyślała swój zawód. Nie, po prostu mhm. będę się dzielił swoją nienawiścią za światem. Znalazłem sobie świetne miejsce, w którym mogę opowiadać ludziom o tym, co mnie boli. A bolą o. mnie filmy. Wszystkie. No nie, to nieprawda. Nie, nie, nie wszystkie, ale wydaje mi się, że to jest ciekawy temat, do którego dzisiaj tutaj też mhm. pewnie podejdziemy. Jakby czemu coś ci się podoba, tak. a czemu coś ci się nie podoba. Tak, to jest bardzo śmieszne. To jest trochę śmieszne, a trochę smutne. A trochę straszne. Ja, a trochę straszny, Jak to te filmy, mniej, o których ale... dzisiaj będziemy rozmawiać. No właśnie, no, ten przykład na przykład. Mm -hmm. Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. Powiem tak, powtórzyłem, może anegdota. O. Mm -hmm. Chyba, że ktoś oglądał odcinek Mówi się, w którym rozmawiałem o tym filmie, tam już chyba spaliłem tę anegdotę. Dawaj jeszcze raz. Co więcej, Łukasz Muszyński mi ją spalił. On sprzedał płęty zanim ja zacząłem opowiadać anegdotę, więc okej, okay, jeszcze raz. Duchy Nisherin. Mm -hmm. Miałem iść na film następnego dnia, więc stwierdziłem: Dobra, to już jest. To jest ostatnia chwila w moim życiu, w której mogę obejrzeć. Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, mm -hmm. żeby mieć jakiś kontekst odpowiedni do obejrzenia duchów Nisherin. Wiadomo, Martin McDonough, Colin Farrell, mm -hmm. e, Brendan, Gleeson. Dobrze byłoby znać kontekst. również Kontekst. Plus, Bruga jest naprawdę pięknym miastem średniowiecznym, historycznym. Wiem, ale jak już odkryłaś, odkryłaś to <laughs> The Hard Way, jak mówią Amerykanie, <laughs> w Wenecji. Mm. na festiwalu, architektura nie jest jedną z mus, które są wysoko w moim rankingu mus. Nie, nie, nie lubisz też architektury, tak? tak. Wśród, że lista rzeczy, które lubię jest dużo krótsza niż lista rzeczy, których nie lubię. Ale okej, okay. dobro, włączę mm. sobie najpierw strzelę, potem zwiedzę. I nie ukrywam, chciałem, żeby ten film mi się nie spodobał, mm -hmm. albowiem nie po to od 10 lat go nie oglądałem, żeby tak. nagle miał mi się spodobać. No. No i oglądam i miałem dość mieszane ogrzucie, bo jednak są ewidentne zalety kina mm -hmm. Martina McDonagh'a. No. Widziałem te zalety w tak. tym filmie. Natomiast generalnie film mi się nie spodobał. Mm -hmm. Czemu? To o tym może za chwilę. I bardzo się ucieszyłeś z tego powodu. Trochę się ucieszyłem. Miałeś <grym grym> satysfakcję. Ja <grym> wiadomo, że zawsze to jest smutek, bo można było obejrzeć lepszy film, ale mm -hmm. także, żeby było jasne, to nie jest zły film, ale nie jest to moje kino, absolutnie. No i w takim to kontekście mm -hmm. poszedłem następnego dnia na, na duchy Inisherin. Również... Nie ukrywam, chcąc, żeby ten film mi się nie spodobał, mm -hmm. żeby podtrzymać. Yy, yy, Z piękną tradycję. Tradycję. Bo tak. Powiedzmy jeszcze, że trzy billboardy za Ebbing Mazury też ci się nie podobały. I też jest anegdota a propos tego filmu, Oczywiście. którą możemy zaraz przytoczyć. No więc y, idę mm -hmm. na te duchy. No, film się zaczyna i sobie myślę, jest, nie podoba mi się. Ale tak coś tam zaczyna we mnie pękać. Coś tam zaczyna we mnie pękać i w którymś momencie pękło na tyle, że film mi się spodobał. Spodobał no, mi się do tego historia. stopnia, że ma, mało jaki film w ostatnim czasie tak mnie dotknął. Mm -hmm. Może Fablemanowie trochę, jakby mm -hmm. podobne miałem emocje. Chociaż zupełnie inne filmy i zupełnie, mm -hmm. zupełnie inne emocje w zasadzie, ale też emocje, mm -hmm. o to chodzi. Wydaje mi się, że to, to może być świadectwo jakości tego filmu, że mimo, że chciałem, żeby mi się nie spodobał, aktywnie starałem się o to, żeby mi się nie spodobał, to mi się spodobał. Natomiast wracamy do tematu, który zasygnalizowałem. No. To jest chyba pierwszy film Martina McDonagh'a. Zastanawiałem się nad tą no. zagadką. Czemu akurat ten film? No. To chyba jest pierwszy jego film, który jest na jakiś temat, który. czy nawet tematy, bym powiedział, mm -hmm. które są moimi tematami. Mm -hmm. I to jest jedno z tych zagadek. Jakby czemu nagle coś ci działa, a, a coś... Coś nie się działa. nie działa. No, no tak, no tak jak powiedziałeś, to, to nie są złe filmy, jego filmy nie są złymi filmami. Ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi o jakby sztukę opowiadania, no, scenariusze są bardzo solidne, wszystko tam działa, bo świetnie zagrane. Kwestia jest po prostu um, tematyki, właśnie. Dlaczego niektóre rzeczy. Działają, a niektóre nie działają. I mi się wydaje, bo, bo ja na przykład mnie trochę in Bruges znudziło, nie powiem. Ogl zaczęłam go oglądać 7 lat temu na festiwalu w Berlinie kiedyś i obejrzałam tak 20 minut i stwierdziłam, ej, to nie jednak nie jest Guy Ritchie, tylko, tylko jakieś nudziarstwa. No, kwestia I oczekiwań smutny, to się zawsze kluczowa. Tak, smutny, smutny Kalin Farel chodzi, chodzi po. Po bardzo pięknej brudze, ale obejrzałam też, dokończyłam ten film jakby teraz, też przed nagraniem. Natomiast te trzy billboardy, no oczywiście tam jeszcze były w międzyczasie siedmiu psychopatów, zdaje się, ten film się tak nazywał. I tak, ja nie widziałam tego filmu, więc nic nie powiem na ten temat. Natomiast mi się bardzo podobały e, trzy billboardy za Ebbing. Mazuri. Jak również mm. prawie, że wszystkim. Jak również prawie, że wszystkim. I teraz nawet go powtórzyłam sobie też przed, przed naszym nagraniem i podobał mi się jeszcze bardziej. Miałam takie wrażenie, że ten film się stał dużo bardziej jakby aktualny, bo on zdaje się, że wyszedł tuż przed mi tu, przed tym, jak mi tu wybuchło. Mhm. I jednak to jest film. O przemocy wobec kobiet, o chęci zemsty, o jakiejś takiej bezsilnej złości, która jest skierowana przeciwko czemuś, no po prostu jakiejś takiej właśnie bezsilności, tak jak powiedziałam. Mhm. I, I że jakby w kontekście ruchu MeToo wydaje mi się, no ten film i tak zrobił jakby. Karierę, w sensie, że z, tam Oscary zgarnął i był, wiesz, wszyscy go lubią i tak dalej, ale wydaje mi się, że on jeszcze bardziej by rezonował jakby gdyby, gdyby wyszedł, nie wiem, pół roku później, no, albo rok później. Sprytnie, sprytnie. dyskusja została ustawiona teraz w taki sposób, że skoro ja powiedziałem, że nie lubimy filmów, które są o tematach, które nie. nas nie interesują, wyszło na to, że kobiety, Ach, kobiety Popielecki, w... dziękuję. Nie, no nie, nie. Nie, żartuję sobie oczywiście, wiadomo, wiadomo co chodzi. Tym bardziej, że, że jeszcze że inne lubisz są, kobiety? Tym bardziej, że jeszcze inne są czynniki tego, czemu mm -hmm. nam się coś nie podoba. Ja dziś przeczytałem takie zdanie o Martinie McDonachu, które mm -hmm. mi się wydaje celne albo zbieżne trochę z moim odczuciem jego kina. Mianowicie takie, że jego fabuła często wchodzi w drogę temu, co on chce powiedzieć. Także mi się wydaje, że on ma, on ma złe instynkty, mm -hmm. złe takie gówniarskie, to jest za, za ostre słowo w przypadku akurat jego, ale może efekciarskie. Mm -hmm. Że on y przefajnia miejscami. To no nawet najpierw strzelaj potem zwiedzaj to czuć. Chociaż na tym też trochę polega jego kino, na tej zabawie to tonacjami, gdzie to jest zarazem niby głupawe i groteskowe i absurdalne, ale pod tym funkcjonuje taki jednak bardzo taki egzystencjalny ton i taki bardzo starotestamentowy ton. Starotestamentowy udało tak. się. Co też osobiście średnio odbieram, ale z drugiej strony w duchach Inisharing też mamy taką bardzo biblijną narrację. Oko za oko, palec za palec. I jakoś działa. Przynajmniej dla mnie. Tak, bo, bo mi się wydaje, że właśnie ja też też to w mówi się mówiłam. Duchy Insurance mi nie podeszły właśnie przez tematykę. W tym sensie, że ta tematyka zostawiła mnie za szybą. że mm -hmm. No bo o czym opowiada ten film? Jest to film o kłótni, o rozstaniu. To no. jest break-up, <laughs> mówi. W zasadzie tak. O, o tym, że dwóch kolesi zaczyna się kłócić właściwie nie wiadomo o co, i to eskaluje. Mm -hmm. Powiem ci szczerze jeszcze, jeszcze tak na marginesie obejrzałam zwiastun i myślałam sobie że bo w zjastu nie jest to nam powiedziane, że właśnie Aha. jeden koleś przestaje lubić drugiego kolesia. Więc so, ja myślałam, to jest pewnie pierwsze 15 minut tego filmu, a potem to się przechodzi w coś innego, ale oni, żeby nas zahaczyć, pokazują nam jakąś... Przecież nie może ten, te dwie godziny filmu być o tym, że jeden koleś przestał lubić drugiego kolesia. I byłam pod wrażeniem, jak taki prosty premysł można przeciągnąć na dwie godziny. <laughs> i jest. I jakby trzyma to w napięciu i ma to sens i właściwie to jest o tym film, że jeden koleś przestał lubić drugiego. No, to jest śmieszne, mm. bo jak się tak to opowie, to brzmi dość, dość błaho i, mm. i banalnie i głupawie. Ale tak. to są w sumie fundamentalne sprawy tak. przecież. No, to jest... No, tak mi słów. No, to są tak ważne tematy, <laughs> że za nie mówimy. Nie, bo mi się wydaje, że to jest ta sytuacja z Bagdonachem, że on, on ci przedstawia jakoś sytuację z różnych stron i pokazuje ci bohaterów, którzy nie są fajni. Bo to nie jest tak, że ty lubisz, te, lubisz tych ludzi. I to nie jest tak, że ty kibicujesz jednej postaci. Uh -huh. nie, nie masz swojego faworyta gdzieś tam. Uh -huh. I na przykład w e, trzech billboardach jest tak samo, że właściwie nikogo nie lubisz tam. Powiem prawda? ci, że właśnie otworzyłaś mi jakieś drugie głowie. <grym> że że to jest kolejne. Bo, bo ja na przykład, przepraszam, że ci uh -huh. przerywam, ale w duchach Inishonore. Ja muszę ci powiedzieć, że ja lubię głównych bohaterów. Lubię całą trójkę głównych bohaterów. Mm -hmm. Oczywiście, że to jest pocieniowane i jakby tr zmieniam trochę swoje koligacje w trakcie tak. oglądania filmu. Że w... początkowo wydaje mi się, że to Colin ma więcej racji, a potem odkrywam, że jednak postać Colina Farela, Parik też, też ma swoje racje mm -hmm. i że to jest bardzo w zasadzie dobrze napisany mm -hmm. konflikt. Ale w Trzech Billboardach Nikogo bardzo nie, nie lubię już. bohaterów tego filmu. Bardzo, bardzo. Najpierw strzelę, potem zwiedzaj. Okej, okay, ale bez przesady. Siedem psychopatów to w ogóle, w ogóle jest. Nie, nie wiem, czy widziałaś siedmiu psychopatów, nie, nie czy, czy siedmioro psychopatów, chyba tak by trzeba powiedzieć. Nie, no to jest taki film, w którym Martin McDonough chciał być Quentinem Tarantino. Mm. Ale nikt nie jest Quentinem Tarantino. Nawet Quentin Tarantino. <laughs> Co? Nie wiem, chciałem jakąś szokującą tezę wygłosić. Bardzo żeby podbić słuchalność. Potem damy na nagłówek. <laughs> czy Quentin Tarantino jest Quentinem Tarantino? Tak, tak. Kliki. Więc wracając do tematu, bo ja już nie wiem, bo mam wrażenie, żeśmy 15 różnych wątków. No, że nikogo nie e, lubisz w e, ja kochiniseni. E, nie, nawet to, to nie jest kwestia tego, że ja nie lubię nikogo. To nie mhm. są sympatyczni ludzie. W mhm. sensie, że może są, może. To znaczy. Hmm, Jezu, jeszcze raz, odwrotnie, to znaczy, cofam się. Bo dokładnie tak, jak już zaczęłam mówić, mam wrażenie, że poruszyłam pięć różnych tematów i teraz nie wiem, się, czego się złapać. Więc tak, po pierwsze, trzy billboardy. Tam masz gamę mhm. nieprzyjemnych ludzi, mhm. którzy robią nieprzyjemne rzeczy i, i te rzeczy eskalują, mhm. te sytuacje eskalują. I jest to w pewnym sensie film o tym, że, o przebaczeniu też, prawda? O tym, żeby sobie wybaczyć, że trzeba innym wybaczyć, że złość i nienawiść można właśnie zatrzymać, zatrzymać miłością, mhm. prawda powiedzmy, czy, czy zatrzymać dobrocią. A tu jest odwrotność. Tu jest pokazane, że dobroć można zatrzymać nienawiścią. Uh -huh. Że tu masz w sumie dobrych, przyzwoitych, normalnych, miłych ludzi, którzy nagle przestają być mili dla siebie. I jak, jak to zaczyna eskalować, po prostu w coraz to gorszą, większą, jakby. Dziurę, smutek, dramat, no, desperację, i tak dalej. Myślę, że teraz taka się ma w myśl myśli pojawia w mojej głowie, mm -hmm. że może to jest kwestia tego, kto jest optymistą, a kto jest pesymistą. I dlatego ten film bardziej komuś pasuje, a któryś mniej. Może no, ja nie wierzę, że ludzie mogą się zmienić. Nie, a. to nieprawda. Ja wierzę, że ludzie mogą się zmienić. Chociaż jeśli o tym mówimy, to wydaje mi się, że to jest, to jest jedna z rzeczy, które bym przypisał, zrzuciłbym na karb tego efekciarstwa, o którym mówiłem, McDonaha, mm -hmm. że akurat w trzech billboardach, moim zdaniem, on trochę za szybko skacze. Za szybko przeskakuje drogę bohatera. Że masz wstępnego gasistę, który nagle tak. się robi... czy znaczy, po pierwsze, no i... mamy po, po, postawionych mhm. koło siebie bohaterów ma Frances McDormand i Sam Rockwella, których drogi są jakby równoległe, to są równolegli bohaterowie tego filmu. I moim zdaniem te ich dramaty są trochę niewspółmierne i to jest trochę nie fair, tak? zwłaszcza wobec postaci Frances McDormand, że sam Rockwell ma, ma równorzędny dramat z nią. Gdzie on naprawdę nie ma równorzędnego dramatu, wydaje mi się. Nie, ja bym się nie skończyła, że tak jest. Mi się wydaje, że ona jest główną bohaterką. On jest jakby takim dziwnym sprzymierzeńcem, jej się no robi po prostu w pewnym momencie, wiesz, poza tym ona też już, ona też nie jest fajna, prawda? Ona podpala mm. tą stację, e, boże, stację, znowu chciałam powiedzieć, stację, boże, stację, znowu mówię. Posterunek. Posterunek policji. Police Station, ha! Tak, tak, <grym> tak miałam, stacja że tam, jest, że tam jest coś powiązane. Nie, nie, ale bo ja chciałem tylko powiedzieć, no. że wydaje mi się, że ta przemiana sama Rekwala następuje trochę za późno w filmie i za szybko, że on jakby, za, jak za dotknięciem magicznej różki, nagle staje się dobrym rasistą. Ale mi się wydaje, bo to też jest fajne z tym zakończeniem w tych trzech Billboardach, że właściwie oni jednak jadą pomścić jakiegoś, zabić jakiegoś tam gwałciciela. Ja ci powiem, że to mi się yy, też nie podoba, yy. ale doceniam, że McDonald się powstrzymuje. że on, no. to, to jest taka jego strategia, znaczy... która powraca w tym filmie, że on jakby idzie o krok za daleko i sobie myślisz, Jesus, stary, naprawdę idziesz w tę stronę. Po czym on mówi, nie, wcale nie idę w tę stronę. I to akurat doceniam. Idzie w złą stronę, a potem mhm. się wycofuje. Bo oni na końcu, jakby. On, nie, oni ten, na końcu. Ta ich chęć zemsty zostaje zmiękczona. Oni mówią: A, w sumie to nie jesteśmy tacy przekonani. No, że chcemy No to tak, zrobić. no bo jakby przez te przeżycia, które mi, mieli, przez to, przez to właściwie to, jak postać grana przez Woody Harrisona, ten dobry szeryf, mhm. im właściwie pokazuje, że hej, można by inaczej, można jednak spróbować inną drogę i, i przez właśnie przez tą sytuację w szpitalu, gdzie. Mhm. Spalony sam Rockwell dostaje soczku Soczek. od kolesia, którego wyrzucił przez okno. Mhm. Że jakby jest, jest to w ludziach, jest jakby przestrzeń w ludziach, że mogą się zmienić i mogą jakby spróbować inaczej. Mhm. I to mi się właśnie podobało w, tym, w tej końcówce, że to jest trudne ciągle. Że to mhm. nie jest tak łatwo, że hej, pstryk i już jesteś dobrym człowiekiem. Nie, jest, to jest praca i to jest wysiłek. i i wiesz, i Oni potrzebują tej drogi, żeby jakby pokonać mm -hmm. swoją ciemną stronę też. No właśnie, ja się z tym zgadzam. Mm -hmm. Właśnie to, na tym też polega ten mój problem z wrażeniem, na czym polega mój problem z, <laughs> z kinem Martina McDonaha. bo ja się generalnie mi się podoba to, co mm -hmm. on mówi. Jakby tylko sposób, w którym to mówi, miejscami do mnie nie przemawia. Mm -hmm. No też postać udajego Harlsona też mnie niestety mierzi w tym filmie. Tak, nazwałeś go dobrym szeryfem. Ja bym dyskutował, czy takim dobrym szeryfem. Znaczy, to jest niefajne, że on. Po pierwsze, jest dość efekciarski motyw tej jego śmierci. Ta scena z tą krwią, którą kaszle w twarz Frances McDormand, mhm. to jest takie ojej, oh yeah, on jest chory, czyli jest dobry. No nie, <laughs> teraz, no. O, teraz skrajnie upraszczam, ale nie podoba mi się, w jaki sposób po jego śmierci on staje się nagle figurą niemalże Boga, który wszystkim wyjaśni no, życie. No, bo, no bo nie żyje, no. Tak to bywa. Jak człowiek umrze, to nagle, wiesz, się zapomina wszystkie wady tylko pamięta się ekstra rzeczy. Tak, ale to jest może ten taki biblijny ton, który no. właśnie o mnie taki kaznodziejski ton, który mnie mierzi. Chociaż on, jak zawsze, to jest jednak dobrze, wszystko napisane, generalnie, hmm. i on jest absolutnie tematyczny i absolutnie jest po coś. Chociaż chyba bardziej jest w Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, który generalnie jest taką bardzo czyścicową Czyś... opowieścią. No, tak, że tak. Oni no. trafiają do jakiejś takiej przestrzeni pomiędzy i muszą I, tutaj i czekają, przepracować no, tak. swoje problemy, czekają na swojego Godota. Tak. <laughs> tak. Na Dzień sądu zresztą tam jest całe mnóstwo jakichś takich odnoszących się do sądu ostatecznego motywów, prawda? No. Tam też jest bardzo dobry, mówię o, najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, uh -huh. bardzo dobrze zawiązany konflikt, gdzie okazuje się, że, że, że z, przepraszam, zapomniałem nazwisko aktora, zawsze zapominam. Brendan Gleeson. To jest jeden z aktorów, których nazwisko zawsze zapominam. Ha. Ha. Mhm. Sam Rockwell jest kolejnym z nich. Uh -huh. Może to jest mój problem z Martinem McDonachem, że pracuję z aktorami, których nazwisk <laughs> nie mogę zapamiętać. Konflikt, który polega na tym, że Brendan Gleason uświadamia sobie, że przyjechali do, do Brugi po to, żeby on odstrzelił Colina Farela. Mm -hmm. I to jest, to jest naprawdę dobre. A potem jeszcze, jak Ray Fine się w to wplątuje, no to jest mm -hmm. może jeszcze lepiej. Ale wciąż to jest bardzo na silniku Gajericzy zrobione. Mimo tego, że mówimy, że to jest bardzo nie jak Guy Ritchie, to w zasadzie mm -hmm. jest Guy Ritchie, tylko taki spowolniony o, ten może. Spowolniony Gajericzy. No i nie jest to Nie, jest to no nie wiem, no, masz wisecracking po prostu brytyjskich gangsterów, no, więc czy tam akurat oni są Irlandczykami, zdaje się. Ale no wszystko jedno, no, w każdym razie masz ze śmiesznym akcentem i mm -hmm. z kodem, no to to brzmi jak Guy Ritchie. To mm -hmm. e... o to chodzi, że to no. po prostu widzisz gangsterów z brytyjskim akcentem i sobie myślisz, ha! <laughs> Jakby mówili, mówili z Nowojorskim, to byś pomyślała z Corsese. No pewnie tak, pewnie no. tak. Dla mnie, dla mnie w In Bruges nie mam żadnych refleksji na temat tego filmu. Znaczy, oprócz właśnie takich, jakichś takich religijnych tam, motywów czy czegoś takiego, jakby ten film nic, nic, nic mi nie robi. To jest właśnie bardzo ciekawe, że, mm. że my tutaj jakby rozmawiamy o filmach, mm -hmm. tym się zajmujemy, ale czasem jest tak, że oglądasz jakiś film i po prostu nic, i obejrzałaś film <laughs> i był to film. Tak, zgodzimy się co do tego. Nie trzeba może mieć zawsze o wszystkim opinii. No e... wiesz, że trochę nam płacą za to, na to żebyśmy mieli opinię na temat filmu, nie, to... film, no, no, podcasty, no Nie, ale też możemy wybierać filmy, o których nagrywamy, podcasty, o których nie nagrywamy. Oczywiście, oczywiście. Tego podcastu w ogóle mieliśmy nie nagrywać, no, póki też... nie obejrzałem Duchów i Sherry, się nie zakochałem w tym filmie. A, no tak, tak, tak. Dostwierdziłem, w życiu nie nagram podcastu o Martinie McDonachu. No. A tu patrz, pół godziny <laughs> już rozmawiamy. 20 minut 20. No Ale właśnie to jest ciekawe, mm. bo o, oglądając. Film, który ci się nie podoba, tak jakby docierasz do granic siebie. Mm -hmm. I to może być triumfalne, wzmacniające, budujące. Sobie myślisz, haha, to jestem ja. A ten film to nie jestem ja. Mm -hmm. I jakby możesz budować swoją tożsamość na mm -hmm. tym. Ale to też może być niemiłe, bo jakby widzisz swoje ograniczenie w pewnym sensie. Widzisz, że coś, coś ci może umyka, zwłaszcza jeśli to jest film, który się wszystkim podoba. To tak? możesz na tym zbudować myślisz... swoją tożsamość takiego, wiesz, kogoś, kto jest wbrew wszystkim, rebelianta. A możesz też pomyśleć, Boże, co jest ze mną nie tak? Mhm. Czemu ten film mi się nie podoba? Zwłaszcza jeśli kończy ci się w którymś momencie język. Mhm. Jakby język do nazwania tego, na czym mhm. polega to. Czemu ten film ci nie działa? Kiedy scenariusz się z grubsza zgadza. Wszystko dobrze, aktorzy, nagrody. Wiesz. No, ja uważam, że to jednak jest proces projekcji identyfikacji. To znaczy, jeżeli... Ogląda się filmy, prawda? Na, na tym to, to polega, że projektujesz jakąś część siebie na bohaterów, ale też przyjmujesz to, co bohaterowie, czy identyfikujesz się siebie z bohaterami. No i tak, tak to jest opisane w różnych um, krytyczno-filmowych teoriach. Tak działa po prostu oglądanie filmów, dlatego lubimy oglądać filmy. I jest cała taka pula filmów, w których ja mam wrażenie, że jestem za szybą. Na przykład, to już mówiłam, też mówi się: Nóż w wodzie. To jest świetny film. Mhm. Ja oglądam ten film, rozumiem o czym on jest, widzę rzeczy, które się dzieją. Kompletnie do mnie to nie trafia. Jakby ten konflikt tych postaci mnie nie interesuje. Nie rozumiem tego, dlaczego w ogóle powstał ten film, i jakby o co chodzi postaciom, mimo że rozumiem, jakby. Jakby co się dzieje? Jakby jestem w stanie ogarnąć umysłem, jakby, mm -hmm. <laughs> o czym jest, jakie są tematy, jak to wszystko pracuje i tak dalej. I, I tu ja miałam bardzo podobną reakcję. W tym sensie, że siedziałam w kinie, oglądałam ten film i ja się czułam jak ta siostra. W mm -hmm. tym sensie dajcie mi kurde, święty spokój. Czemu ja na to patrzę? Czemu ja muszę uczestniczyć w tej, w tej sytuacji? Ja po prostu chcę wyjść. No ale patrz, ale to jest I... ciekawe, bo to czy to nie jest tak, że Martin McDonald uwzględnił Twoją perspektywę? Możliwe, w tym filmie, możliwe. Że to, jest, to jest ta Twoja to, to jest ta twoja projekcja, identyfikacja. Możliwe. W zasadzie właśnie opisujesz mechanizm projekcji identyfikacji. Tak. Nie, no możliwe. No i jak ta siostra wyjeżdża, to ja rzeczywiście się też poczułam. Też wyszłaś z skina. Nie, no nie wyszłam z kina, ale też się tak poczułam, że okej, okay, jakby. No i co teraz będzie? Teraz oni się zabiją, czy Wiesz, sobie myślałam, jeżeli jakieś zwierzątko zostanie zamordowane w tym filmie, to ja no, po niestety. prostu ja na serio wychodzę. Ja, na powiem szczęście, tak, ja się cieszę, że pies przeżył. Ja, ja byłam przekonana, że pies, że z psem się coś stanie. Myślałam, że po prostu jak po prostu rzucę w czymś w ekran, jak, pies, jak zamordują pieska, mhm. ale ta śmierć osiołka była tragiczna, ale na szczęście nam jej nie pokazali. Tylko mhm. już był. Nieżywy osiołek, więc przynajmniej nam oszczędzili, mi oszczędzili oglądania jak, jak jakieś zwierzę żyje. Umiera w sensie, ale to jest też bardzo ironiczne. Ja specjalnie nie chciałam oglądać film Io, bo się bałam, że tam będzie śmierć osiołka. I po prostu co, co rusz się natrafiam na jakiś film, gdzie ginie osiołek. Przecież w trójkącie też ginie osiołek i tutaj ginie osiołek. I... Nie oglądaj filmu na los szczęścia Baltazarze. Nie, Pod nie. żadnym pozorem. Nie, no nie. Jak... Chociaż czekaj, nie wiem, czy ten osiołek ginie. Wszystko jedno. Jest, jest słodki osiołek. W każdym filmie o zwierzętach zawsze jest jakaś scena, gdzie jest groźba, że zwierzę zginie. Wszystkie filmy o pieskach, zauważ, że... że psach są najgorsze. Po prostu wiadomo... To jest najtragiczniejszy tak, gatunek filmowy. Tak, tak, że wiadomo, że będzie jakiś moment, w którym ktoś będzie chciał uśpić tego psa i to jest dla mnie za dużo. Pełna projekcja identyfikacji. Pełna projekcja identyfikacji. Patrząc się do tej projekcji identyfikacji, ja bym trochę, może nie tyle się nie zgodził, co bym rozwinął tę te twoją mm -hmm. teorię, bo nie. moim zdaniem ta projekcja identyfikacji, jest coś takiego, że musisz się w pewnym sensie utożsamić z filmem, ale moim zdaniem to nie zawsze musi być psychologiczne, że musisz się utożsamić z bohaterem, że to może być czasem taka projekcja estetyczna, że film trafia do ciebie po prostu jako pewna wizja świata, bo przecież no. nie każde opowieści... Funkcjonują w taki sposób, że proszą cię o to, żebyś, no. żebyś była raz, razem z bohaterem. Istnieje coś takiego jak efekt obcości. Niektóre filmy celowo cię stawiają za szybą. No, nie wiem, wyobrażam sobie, że trudno jest obejrzeć na przykład Odyssey Kosmiczną 2001, uruchamiając <laughs> efekt projekcji identyfikacji. Nie wiem, z kim tam byś się miała identyfikować. Z umierającym robotem. Powiem ci tak. To, to, to no, jest ciekawe. E, powiem ci tak. Odyssey Kosmiczna. To jest film, który po prostu nie można cytować Odyssei Kosmicznej. Odyssey Kosmiczna to jest film, nie wiem, to jest tak jak porównywanie e, najgorszej osoby do Hitlera. No, wiadomo, że jak wyciągasz argument Hitlera, albo jak wyciągasz, to już jest ostateczny argument. Tak samo, oczywiście, ja nie porównuję, żeby było jasne, ja nie porównuję e, Kłudwika Hitler. <gulika> do Hitlera czy odyssey Kosmicznej. Ja porównuję rodzaj jakby argumentacji, że jeżeli wyciągasz e, e, Odyssey Kosmiczną i mówisz, no, bo w Odyssei Kosmicznej też są statki nie, nie, nie. kosmiczne no poczekaj, na przykład. Ale no to jest nie fair, no to jest skrajny no, przypadek. No, to, ale jest, no... to jest film, który jest w pewnym sensie wyjątkowy. On wyjątkowo działa. W związku z tym no, jest arcydziełem i w związku z tym Ale porównywanie... ja chyba nie chcesz powiedzieć, że nie ma całej pałaci dzieł kultury, które... Oczywiście, nie... że są. Ja się z tobą zgadzam. Ja absolutnie się z tobą zgadzam. Ja po prostu go protestuję używaniu przeciwko... Używaniu Używaniu go... okay. jako ostatecznego argumentu. Całe mnóstwo jest filmów, które właśnie też jadą na tym, że albo po prostu na przykład nie mają żadnych bohaterów, z którymi możesz się identyfikować, albo mhm. mają bohaterów, których się wręcz nie lubi i nie chce się z nimi identyfikować, ale i tak jest wciągające. To jest jedna z teorii, dlaczego lubimy filmy. Teoria projekcji identyfikacji, dlatego ją poruszyłam. Mhm. Tak jak mówię, ja oglądając te duchy, bo ja sobie je dwa razy obejrzałam, no obejrzałam je na właśnie na kamerę i raz a drugi raz teraz przed naszym nagraniem mhm. i to jest piękny film i to jest ważki film i poruszający bardzo ważne tematy i bardzo jakby głębokie tematy i głę... tematy nad którymi chętnie po... się pozastanawiam, tylko po prostu oglądając ten film ja się czułam jakbym była, no, czułam właśnie... się smutna, po prostu czułam się smutna i czułam, że nie chcę tej historii. No. A to jest jeszcze co innego. To jest też co innego. To jest jeszcze co innego. Bo też, bo jak powiedziałeś, tematy, ważne tematy, mm -hmm. ale to tematy, srematy. Co z tego? Jakby jak w filmie nie działa, to nie działa. O tym trochę rozmawiamy. No. Ale teraz uruchomiłeś jeszcze inny projekt, no. projekt, jakby wątek, że ktoś może nie mieć zgody na przykład na doświadczanie pewnych emocji. To no. tak ze śmiercią zwierząt. Jak tak. osiołek umiera, to ja wychodzę. Tak. E, albo słyszałem też o takim podejściu. Znika ładna dziewczyna z ekranu, wychodzę z kina. Tak, tak. No znamy, tak. Znamy, znamy, znamy to. Tak. Co kto lubi. Co kto lubi, bądź nie lubi. Znaczy, bo to, co McDonald robi ciekawie w, tym, w swoich filmach, to jest właśnie łączenie tego... znaczy to, to, Inaczej. Ten rodzaj połączenia komedii i dramatu mhm. nie do końca mi siada. I o ile jeszcze, nie wiem, w billboardach, może przez to, że ci bohaterowie byli nieprzyjemni. Mhm byłam na jakby wyższym poziomie jakby absurd, absurdalności tych sytuacji Aha. i dlatego mi to bardziej zadziałało. A tutaj, ponieważ ci bohaterowie są sympatyczni i jakby gdzieś tam ich rozumiesz i tak dalej i nie chcę, żeby, nie chciałam, żeby im się przykre rzeczy przytrafiały Aha. i miałam takie poczucie, że ja wiem dokładnie, że to nigdzie nie idzie, w, że to nie idzie w żadne dobre miejsce, że to tylko idzie w dół i, i że tylko będzie gorzej i będzie smutniej i tragiczniej i, 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 i nawet mnie nie śmieszyły te żarty, które były naprawdę zabawne, to jest zabawny film. Wiesz co ci powiem? Właśnie no. opisałeś moją relację z filmem Faworyta. O. Który dokładnie wydał mi się tym, że od razu z góry wiadomo, że to jest film o ludziach, którzy robią sobie niefajne rzeczy. I to jest po prostu taki mechanizm. No. No ale to jest też cały empluła Lantimosa przecież. A chociaż akurat lantimosa, to jest dobry przykład nie. reżysera, który nie bawi się w projekcji identyfikacji hmm. i który wszystko na zimno a i właśnie tym bardziej, może akurat mhm. w Faworycie miałem takie poczucie, że to jest wszystko pięknie zainscenizowane, pięknie zagrane, w zasadzie dobrze napisane i tak dalej, ale ja po pół godziny po pół godziny już wiem, że to nic się tutaj nie zmieni, że po prostu będą zamieniać się rolami w tym spektaklu wzajemnego okrucieństwa, ale to jest, to jest jakby zaklęty krąg okrucieństwa. I tylko zmienia się kto jest na dole, kto jest na górze, mhm. nikomu nie kibicujesz, więc w zasadzie do nikąd to nie zmierza. I akurat w tym wypadku, w wypadku tych duchów Inisherin, ta projekcja, identyfikacja jest, była dla mnie tyle kluczowa, że zależało mi na tych bohaterach. Mm -hmm. I mimo, że wiesz oczywiście, że to się pewnie skończy tragicznie, ale no, czujesz to. Jakby, to, że wiesz, że historia się skończy źle, to, to wcale nie jest powód, żeby jej nie przeżyć. No, no jasne, jasne, jasne. Chociaż ja zawsze lubię... Chyba, że lubię... to fatum jakby wisi tak. tutaj od początku, no... to... MacDonald nie ukrywa tego. To, no nie, nie. to jest bardzo takie Starsz... anty, antyczno tragiczne szekspirowskie no. miejscami, za przykład postać babiny. Nie, no, babina jest. Po angielsku to jest Banshee's of Sharon, prawda? Mhm. I Banshee to jest taki duch, właśnie, to jest taka babina. To jest ta babina, ona jest Kto krzyczy. Babina, która krzyczy i zwiastuje, zwiastuje śmierć. Mhm. śmierć, prawda? Więc tutaj ta babina zdecydowanie. Zresztą pierwsza rzecz, którą babina mówi, to jest ile lat minęło od śmierci waszych rodziców, prawda? To jest pierwszy tekst Babiny, więc każdy, to jest ciekawe, bo ja potem, ja obejrzałem film raz, a potem przeczytałem sobie scenariusz i to też ciekawe jest przeczytanie no. scenariusza Martina McDonaha, bo dużo rzeczy odkrywasz. Jakby, mm -hmm. Po pierwsze, to jest człowiek teatru, więc to jest jakby fundament jego mm -hmm. pracy. On jest dramatopisarzem w zasadzie po pierwsze, a potem jest dopiero reżyserem filmowym. Ale widzisz, że, że cała ta mowa, którą posługują się bohaterowie, to wszystko jest już zapisane. Wszystkie te takie powtórzenia, rytmiczność, tak. te przejęzyczenia, pomyłki, z których on wydobywa komizm, to nie są jakieś rzeczy spontanicznie, nawet na planie mm -hmm. zainscenizowane, nie. tylko to jest wszystko precyzyjnie e, zaplanowane. Też jest taka scena, w której Kolm mówi, czemu nadał, na, napisał ten swój utwór i mówi, mm -hmm. że o, nazwałem go za za Ring, bo podobało, podobało mu się to podwójne szy. Mhm, mm i, I to jest trochę tak, jakby McDonald's też mówił o sobie, że on. Ten, ta faktura języka, ta materia języka, to brzmienie, dlatego też ten irlandzki akcent jest tak eksponowany. Wydaje mi się, że to jest. Oni y też tak, z mówią. Tak, tak. To czekaj, jak to było w polskim tłumaczeniu? W polskim tłumaczeniu też jakoś to zmieniło. Zmi też jakąś taką mają. śmieszne przekleństwo Aha. jakieś takie jest. Już teraz nie pamiętam, ale o czym my mówić? Aha, mówimy o tym, o tej teatralności. No też. Ta scenaria wyspy jest taka bardzo, oczywiście, jedność no, czasu i miejsca. No tak, no, zamknięta jakaś przestrzeń, prawda? Zero ucieczki. Bo ja o Babinie chciałem. że Odkryłem, Dobra, że dawaj, Babina, babina. nie ma każda wypowiedź Babiny tak. to jest zapowiedź. Śmierci. Zapowiedź śmierci, mhm. tak. Na przykład jest taka scena, w której, w której Polik wymienia trzy rzeczy, których nie znosi mhm. na wyspie. Mówi policjanci, grubi skrzypkowie i nie może wymyślić trzeciej rzeczy. Mhm. I tam Babina stojąca w tle mówi: I samobójstwo w zimnej wodzie. I, a... jestem, I za pierwszym razem, jak oglądasz ten film, to sobie myślisz, co? Co ona gada? śmieszne. A jak oglądasz drugi raz, to sobie myślisz, aha, a... A, samobójstwo w zimnej wodzie. No i też jest ta scena, w której ona jemu w twarz przepowiada, że o, umrze jedna, a może dwie osoby. Mhm. I to jest też takie bardzo szekspirowskie w zasadzie. A potem jeszcze jest scena z, z psem. Ona mówi, nie zabijaj tylko jego psa. On mówi, co ty gadasz, nie wkładaj mi do głowy pomysłów. I to jest taki mm. bardzo Macbethowski dylemat. Jakby to pytanie mm. Macbetha, czy on by to zrobił, gdyby nie usłyszał przypowiedni tak. I, i tak dalej. Więc bardzo fajnie postać Babiny tutaj funkcjonuje jako taka, raz z jednej strony banshi, jakiś taki duch, ale też trochę taka antyczna Moira, albo mm. chór grecki, albo tak. wiedźma szekspirowska. I to taki fajny trochę daje taki wymiar um umowności całej tej opowieści. Taki cudzysłów, z jednej strony teatralności, a z drugiej strony cudzysłów przypowieści umieszcza co się trochę łączy z tą taką irlandzkością, w takim sensie, że spotkałem się z takim zarzutem wobec tego filmu, że to jest taka bardzo jednoznaczna, łopatologiczna metafora Irlandii, skłóconej wewnątrz. No, no tak, tak. Szczególnie jeszcze ten motyw tej wojny domowej, która mhm. się tam toczy, prawda? Gdzieś tam, gdzieś tam po drugiej stronie yy, bracia się biją, prawda? I że mhm. to jest taka prosta metafora, że ha, 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 tutaj oni się biją, to jest tak. Ci Irlandczycy, którzy się między sobą kłócą, Aha. nie wiadomo, o co byli po jednej stronie jednego dnia, teraz już są po. Przeciwnych stronach, i oni tak jakby żyją poza, poza to, tym konfliktem, ta, ta społeczność zauważ, że tam, o, co, co tam się dzieje, a znowu wojna. Bo to jest domowa. ta scena z policjantem, który nawet mówi, że on tam pójdzie kogoś wieszać, tak. bo mu płacą. I kom go pyta, ale których będziesz wieszać? Tak. On tych, mówi, albo... tych albo tamtych, nieważne. Tak tak, tak, tak. Ale z drugiej strony, z taką nostalgią wspomina. Kiedyś było prościej, jak wieszaliśmy Anglików. <laughs> Plus jest też list od, od siostry, która jak tak. już wyjedzie. Do, pisze do swojego brata, że hej, wyjechałam i tam jest dużo fajniej. Mhm. Wszyscy są jacyś tacy mniej spięci, mniej gorzcy, mniej szaleni. Może dlatego, że są z Hiszpanii. Co? I to też ci jakoś uruchamia jakiś taki kontekst. Bo ona no, dlatego wyjechała, mhm. bo chciała jakby czegoś innego. Wydobyć się z tej matni, tej tak. takiej polaryzacji, tych jakich, ab, jakichś absurdalnych sporów. Ale mi się wydaje, że Jakkolwiek tak, to jest bardzo irlandzkie. To jest film, który celebruje tę irlandzkość do takiego stopnia niemalże cepelinności. Mm. Ale to też jest po prostu opowieść, wydaje mi się, o takiej logice nakręcania się sporów, o tym jak ludzie okopują no, się na, na własnych pozycjach. To też takie skłóceniem się o filmy, jakby. Kłócisz wszystkim się z kimś o film i ktoś podaje swoje argumenty, mm -hmm. ty podajesz argumenty swoje, i w którymś momencie po prostu chcesz wszystko wygrać i mówisz jakieś różne rzeczy, które. Potem się zastanawiasz, ale w zasadzie to ja tak nie uważam. Jakby powiedziałem tak tylko, żeby, żeby coś powiedzieć. Żeby wygrać pół. I trochę o tym to jest film. Z, z, zwłaszcza jest taki moment, w którym Dominik, postać grana przez Barego przepraszam. Hyogena, tak? To jest, to jest odcinek, w którym będziemy kaleczyć się irlandzką wymowę rozmaitych nazwisk i imion. Tak, tak na marginesie to żeśmy spe, specjalnie sprawdzali, jak się wymawia jego imię, nazwisko. Jest taka scena, w której Barek Kjogen, Dominik granic przez Barego Kjogena, mówi do postaci Kolina Ferrella, hej, a może kolm robi to specjalnie, żeby ci czegoś nauczyć, żeby mm -hmm. ci nauczyć walki o siebie, Ta. żebyś był bardziej stanowczy, asertywny i tak dalej. I Parik bierze to, to sobie do serca i wparowuje do domu kolma i mówi, ej, co ty tu robisz? Tańczysz mm. ze swoim psem? Ha, ha, ha gruba się. I mu się wydaje, że on robi dobrze, że może o to chodziło, że teraz jakby się ktoś nauczył i jego przyjaciel będzie z niego zadowolony, a to prowadzi tylko do kolejnej eskalacji. Do, do odcinania kolejnych palców. Ech. Tak. Drugą rzeczą, które, która mi się wydaje. Czy chcesz jeszcze coś o tym powiedzieć? Nie właśnie, Nie. teraz się zawiesiłem, bo straciłem trochę wątek. Dru drugi temat, który ten film porusza, to jest. który właściwie mi się wydał dużo ciekawszy, to jest ten wątek bycia miłym. Tu i teraz, i to nie To W zasadzie pierwszy nie wątek, nie to jest najważniejszy. To jest temat tego zdalność. filmu wydaje mi się. No Nie, mi się wydaje, że tematem też jest uh -huh. ten konflikt bezsensowny, uh -huh. bezsensowność konfliktów uh -huh. i wojen, i też jakby no właśnie to trzeba przyznać reżyserowi, że on nie robi filmu o jednej rzeczy, tylko e, często tam różne rzeczy w, ty w tych filmach umieszcza, co jest akurat fajne. Uh -huh. Bo, bo to też jest film w sumie o, o, o depresji, smutku i samotności. E, I o tym, jak ma się poczucie, że własne życie przemija między palcami jest, i nie. nic się nie osiągnęło w życiu i tak dalej. No i jakby z tego punktu uh -huh. wychodzi Kolim, który właśnie przestaje się nagle przyjaźnić ze swoim przyjacielem, który był jego przyjacielem jeszcze wczoraj, pili uh -huh. piwo. I zresztą to jest fajnie zrobione, że nie ma jakiegoś backstory nudnego. Uh -huh. Tylko po prostu... Bum, zaczyna się konflikt, jedziemy. Tak, konflikt jest od razu. Tak, razy. tak, tak. Pierwsza scena. Znaczy, masz pierwszą scenę, gdzie idzie ten Colin Farrell, idzie przez tą taką piękną, ten piękny krajobraz, i tam jakaś tęcza, i on pozdrawia ludzi, jest taki szczęśliwy, prawda? I nagle się natyka na pusty dom swojego kumpla. Mhm. I zresztą zauważa, że tam jest strasznie dużo, wszyscy zaglądają przez okna, mhm. i że, że to też jest taka fajna metafora, że jakby co jest w środku, nie wiadomo, bo jest się zawsze na zewnątrz. Oddzie ściana oddziela i jakby nie można jakby poznać wszystkiego. No dobra, ale wracając do głównego, mm, do głównego y, mojego wątku, 15 mini-degresji. Mini Bycie miłym <grym> kontra nieśmiertelność i to, co po tobie zostaje. Mhm. I że właśnie cała jest ta taka kłótnia, gdzie y, parek jest y, Pijany I jest jakaś pierwsza konfrontacja taka na poważnie między nim a Kolimem, że, że właśnie, że Kolim nigdy nie był miły. A Kolim mówi, ale kto pamięta, kto był miły tam w XVII wieku, mm -hmm. prawda? Ale wszyscy pamiętają Mozarta, co potem bardzo fajnie siostra punktuje, że. Mozart był w XVIII wieku, mhm. prawda? Czyli też tak jakby, hej, i tak jesteście głupi obydwoje, mhm. prawda? Ale z drugiej strony ja, ja jednak jestem jakby tutaj z, z Parykiem, że ważne jest tu i teraz. że Co z tego, że ktoś cię pamięta, jak nie żyjesz? Jakby mhm. co, ci, co masz z tego? Chodzi o to, że teraz powinno być miło. Sztuka nie jest ważna, moim zdaniem. To jest też może trochę taki film o przejściu o zmianie wrażliwości. Mm. Bo to jest trochę te, teraz idzie w te strony, wydaje mi się, świat, mm. jak, że młode pokolenie zaczynają myśleć o skróceniu czasu pracy, dnia pracy, mm. o, o tym, żeby nikt, nikt na nich nie krzyczał. A stare pokolenie mówią, że a, kiedyś to się pracowało i trzeba było pracować, i ten. No nie, no, kiedyś był ten artysta. Modernistyczny, był... mistartys no, upada. No... No, a propos. Mi tu, tak. W sumie też w temacie. Tak, no, że, że, że i co z tego, że jakaś wspaniałe dzieło sztuki powstało. Mozart czy Borwowen. Tak. Cytując e, Parika. Ja nie wiem, czy Mozart był jakiś zupełnie miły. To jest ciekawe. Nie, tylko podam tak, przykłady. Ja z, a, a wielkich artystów. Ja Borwowen zwłaszcza. Mm -hmm. <laughs> <laughs> no, ale Parek nie wie, kto to jest Mozart, więc. Um... Borwowen też nie wie. <laughs> Chyba też nie wiem. <laughs> No, ale to jest ciekawa, jakby ciekawy głos w dyskusji. A, a z drugiej strony sobie myślimy, jakby daj mu święty spokój. Mhm. Koleś nie chce z tobą rozmawiać, po prostu odczep się od niego. Daj mu przestrzeń, bo to też jest tak. Mhm. Nie jesteśmy odpowiedzialni za innych ludzi. Ale tutaj też masz ciekawą tą opozycję, prawda? Kolima i Szywon. Bo Szywon też odchodzi, prawda? Mhm. Ona jest też, i też ona jest smutna i jest jej ciężko, ale ona, ona w pewnym sensie nie wyżywa się na Poryku, bo mam wrażenie, że, że cały problem tutaj też leży w tym, że Kolim gdzieś tam swoje niepowodzenia i swój, swoją depresję i swój, swój ból przelewa jakby, że Poryk jest u, uosobieniem. Tak, on nie mówi tego prawda? wprost, ale trochę jest tak, jakbym powiedział o, gdybym się z tobą przyjaźnił, to już bym napisał 15 utworów tak. skrzypcowych i tak. Może by ktoś o mnie pamiętał. No, no coś Nie mówię tego wprost, ale to jest podszyte takim podtekstem. Chociaż to, ta, to też postać siwan w takim sensie jest ciekawa, mm -hmm. że ona się jakby emancypuje z tego konfliktu. Tak. Ale to jest też taka tragiczna emancypacja, no bo jednak, jednak zrywa kontakt z bratem, który mimo wszystko jest dla niej ważnym kontaktem, wydaje mi się. No jest ta przemowa Purika w to, to jest moment, który mnie jakby mm. przekonał do tego filmu. Oh. Właśnie to, o której mówiłaś już, ta scena, w której się napił i staje się nagle ciekawszy. Tak. <laughs> Czyli film się nagle stał ciekawy to to jest, dla ciebie. To o ironię, to jest w ogóle ciekawe, że potem następnego dnia idzie do Kolma i go przeprasza za mm. to, co mówił po pijaku. Chociaż w zasadzie nie pamięta, co mówił, ale mm. jest przekonany, że mówił coś niefajnego. O ironio, to akurat było ciekawe, przynajmniej w oczach Kolma. Tak. I w, w moich oczach też. W oczach antyfana kina Martina Magdenaha. <laughs> Ale on tam też mówi bardzo miłe rzeczy dla swojej siostry. Mówi: że O, pamiętam, tak. moja mama była miła, pamiętam, tatę był miły i moją siostrę będę pamiętał zawsze była dla mnie miła i na mm. mu za to dziękuję następnego dnia. Tak. No tak, bo nie widzi, że ona stoi za nim, prawda? Tak, tak. Więc to nie jest tak, że ona porzuca tę wyspę i teraz już jest wszystko fajnie, teraz już będzie wolna i będzie sobie mogła robić, co chciała, no co chce, czytać sobie książki i tak dalej. Chociaż z drugiej strony widzimy, jak ona się, jak ona. Jest uwięziona na tej wyspie. No w, zasadzie, w zasadzie to chyba nie ma żadnych tutaj znajomych. Tak jak Polik ma przynajmniej tego kolma do, do no. czasu, to, to ono nie ma żadnych przyjaciół, jest tylko babina, no, która babina. do niej przychodzi. Tak. <laughs> Jeśli nie udaje się akurat przed babiną ukryć. No tak, ale to też jest właśnie takie ciekawe, ciekawa właśnie metafora właśnie życia jako utknięcia na wyspie, prawda? Nie, mhm. masz, gdzie, nie masz dokąd uciec, masz tylko ograniczoną. Liczbę ludzi naokoło siebie, i, i właściwie w, gdzieś tam się prowadzi to, takie nawet bezmyślną egzystencję, w tym sensie, że to, to parek jest tym przykładem, ale, ale jak próbuję się coś ze sobą zrobić i gdzieś się prze, przesunąć i coś pomyśleć o sobie bardziej czy głębiej, no to to, to, to to automatycznie też powoduje alienację innych ludzi. Ale to jest ciekawe, bo mówiłaś wcześniej o tych domkach, w, że wszyscy sobie zaglądają w okna mm -hmm. i że to jest trochę metafora tego, że tam nie wiadomo co mm -hmm. u kogo za drzwiami. A ja się teraz sobie tak myślę, że to jest trochę na odwrót. Że to jest trochę tak, że ta wyspa to jest taki świecznik. Że, oni, że ta wyspa jest tak mała i ta społeczność jest tak mała, że oni w zasadzie wszyscy wszystko o sobie wiedzą. I to też jest niefajne. To jest trochę taka przezroczystość. Mm. Tak, w zasadzie jest jedno i drugie. To jest trochę tak jak w dogwillarza Fontiera, tak. gdzie masz, jakby w zasadzie nie masz ścian, więc widzisz, co jest w środku, ale ten brak ścian wydobywa to, że te ściany jednak tam są. Mhm. No tutaj ta scena u sklepikarki jest, wydaje mi się, kluczowa, gdzie Shiwan idzie odebrać list, czy dostaje list. Sklepikarka tak. służy jako taki lokalny oddział poczty w zasadzie. Tak. I on mówi: O, list otwarty. Pani przeczytała, nie sam się otworzył, bo jest tak ciepło, ale no, jakby to wiadomo, dokładnie totalnie, wiesz, co się wydarzyło. Tak. Szczególnie, że potem sklepika jaka mówi, o dostałeś pracę. Wiadomo. I to jest w ogóle, ta scena to jest w ogóle świadectwo świetnego kunsztu scenery pisarskiego bo on tutaj mimochodem podaje nam ekspozycję, mimochodem sprzedaje mhm. nam treść listu, w scenie, która w zasadzie jest opisem sytuacji, opisem bardziej lokalnej społeczności, mhm. obyczajowości, Zupełnie nie zauważasz, kiedy dostajesz tak. kluczowe informacje, które zmieniają, jakby optykę całej historii. No e, tak, Gdzieś się Wam na... dostaje motywację do wyjazdu, i tak dalej. Na tym polega dobry scenariusz. No że nie masz ekspozycji, że ktoś ci opowiada rzeczy, które już powinno się wiedzieć, tylko dostajesz. Dobrze myślę? Że Martin McDonald dostał Złotego Globa ze scenariusz w tym roku. Chyba tak. Tak, pamiętam, było tak, właśnie bo kolejna anegdota, bo idąc na ten film do kina, to było właśnie w dniu mm -hmm. ogłoszenia Złotych Globów, jak Kiedyś szedłem na ten mm -hmm. film i czytam rano Martin McDonagh scenariusz. Myślę, nie! A po filmie sobie pomyślałem, dobrze, polać mu. Umie. Ale no pewnie Oscara też zostanie. A, a czy on dostał Oscara za trzy billboardy? Wydaje mi się, że też dostał Oscara za trzy billboardy. O, o. Nie, nie wiem. Nie wiemy tego. Chciałbym, żeby nie dostał. Uwaga, sprawdzam. Możesz coś mówić, jak ja sprawdzam. Dostał Oscara za ten swój Krótki Metraż, chyba. Tak, Oscar za Krótki Metraż, a miał tylko nomina nominację za Oscara. <laughs> ale słuchajcie, w tym roku może wygrać, jak dla mnie. Mi Się wydaje, że wygra w tym roku, ale to jakby nie o tym. To jest też ciekawe. Ta, ten wątek, tutaj wspomniałem o rodzicach. Ja proponuję wyjazdu do które który jakby w pewnym sensie zrywa tę więź mm -hmm. bratersko-siostrzaną, bo rodzice zwrócili uwagę, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, jest taka scena, że poryk idzie na ich, na ich grób mm -hmm. i oni umarli tego samego dnia. Mm. I to jest też jakby trochę taka nostalgia, że kiedyś to było, kiedyś wszyscy byli tutaj. Mili. Jak żona umarła, to mąż też umarł. Bo, bo, nie wiem, kto umarł pierwszy, może po prostu umarli dokładnie w tej samej sekundzie. A może mieli wypadek na łódce na przykład. A może ich be beczkowu z piwem potrącić? No, tak. Tak. To jest zabawna scena. To jest zabawna, ale to jest też. To, to, jest, jest, to, to jest coś takiego, co normalnie bym się śmiała na każdym innym filmie. A tutaj sobie myślę, no nie, no nie, to jest takie smutne. Bo czujesz ból tego, że, że porik to mówi. że, on by, że To jest tak. ktoś, kto nie powiedziałby czegoś takiego. No. I to jest właśnie, ale to jest zarazem fajny, no bo to, ci, to jest ten film w pigułce. Mm -hmm. Bo to jest też film o o śmierci niewinności, tak. o tym, że jak jesteś niemiły dla kogoś miłego, to ten ktoś miły przestaje być miły i to jest bardzo niefajnie. Mm -hmm. Szkoda. Szkoda miłych ludzi. Ale mili mają gorzej. Mili mają gorzej. Nie, ale też widzisz, że on jest, zaczyna być niemiłym dla tego, dla Dominika właśnie. Mhm. Dla wiejskiego głupka tutaj robię w cudzysłowie. Bo tak, bo to... Dominik jest zaskakująco przenikliwy tak, też. Tak, tak. On, nie jest wcale, on wcale nie jest głupi. On jest mhm. rzeczywiście jakby prawdopodobnie przez tego ojca bardzo zniszczony i mhm. w sumie jest bardzo nieszczęśliwy i samotny zresztą, tak jak wszyscy. Ale to nie jest wiejski głupek. No. Mhm. Tam jest taka scena, w której Porik mówi do Dominika: O, nie chce być już moim przyjacielem. A Dominik, co on ma? 12 no lat. Tak, tak. I to jest jakby dobra, dobre spojrzenie na, na no, tę sprawę. No tak, tak, tak. Że, że właściwie, że, każdy konflikt, że to jest taki konflikt jakby właśnie z przedszkola czy z podstawówki. On mi zabrał, kiedyś był moim najlepszym przyjacielem, a teraz już się z niej odzywam, bo zabrał mi kanapkę albo coś tam, nie wiem. Tak samo jak ta eskalacja jest dość drastyczna, mhm. tak jak to też mam tutaj zapisany mhm. dialog porik mówi do Kolma. Masz dużo opcji wyboru. Jakim cudem palce były twoim pierwszym, <laughs> pierwszym wyborem? To, to jest bardzo ciekawa rzecz, że bo ja słyszałam w wywiadzie, jak Martin McDonagh mówił, że nie pisze treatmentów. On nie mhm. ma treatmentów. On po prostu sam się zaskakuje czasami, mhm. że siada i pisze. Gdzie go zaprowadzi ta historia? Tam, tam on jakby wyląduje. No i, i sam się zaskoczył, że napisał o tych palcach, mhm. bo myślisz sobie, no, co to jest w ogóle za sytuacja, że ktoś mówi: hej, przestań, bo inaczej będę sobie obcinał palce. I myślisz, mhm. co, w ogóle, co to jest za szantaż. Prawda i tak dalej. I też mi się podobała ta, to że oni się potem zastanawiali, czy on blefuje, czy nie, czy to jest, czy rzeczywiście, poza tym, jeżeli jesteś, to jest też ciekawe, prawda, ciekawy motyw, bo jeżeli jesteś skrzypkiem, potrzebujesz tych mhm. palców, prawda, i ta sztuka jest dla ciebie najważniejsza, to dlaczego akurat wybierzesz coś, co ci... Ograniczy możliwość dostępu ja do chyba tego. Bo właśnie o to mu chodzi. On nawet to, nawet wydaje mi się, że Porik w którymś momencie mu to wypomina. No tak. Mówi, wreszcie dokąd docieramy. Tak. Wreszcie rozumiesz, o co mi chodzi. Że on tak bardzo chce skończyć tę przyjaźń, przyjaźnią, że on jest gotów. poświęcić twoim... Jakby ukarać Porika, karząc siebie samego. Takie jakby. tak Chociaż to akurat, moim zdaniem, to, to jest coś, co bym trochę wpisał w ten, w tych efekciarskich chwytów mm -hmm. Martina McDonagh'a. Znaczy śmierć osiołka i te paluchy. To jest na granicy takiego szokera, chociaż to jest absolutnie funkcjonalne, nie. i to jest przygotowane, i to jest po coś, i jakby konsekwencje są mm -hmm. rozegrane. To nie jest tylko tak, o, żeby było śmiesznie, albo drastycznie. No ale jest taka scena, gdzie Kolm obcina sobie już te cztery paluchy, idzie do baru, tam tańczy przy stole, <noise> obok skrzyp skrzypkowie grają na skrzypkach i wszyscy się dobrze bawią. I sobie myślę,. No nie wiem, to jest może trochę przesadzone. W sensie, ja nie wiem, czy on by się tak dobrze czuł, żeby wymechiwał by tymi palcami nie stołem, to raz. I dwa, nie wiem, czy ludzie wokół by wesoło, wesoło grali na skrzypkach, widząc jak facet wymachuje kikutem im przed nosem. No nie wiem, może Irlandczycy mają inne podejście do... tak Tak, samookaleczenia, ale nie, no teraz żartuję oczywiście, ale yy, ja, ja sobie myślałam, że to raz, że to musi super boleć, a dwa, że Jezus Maria, ten kikut... Przecież to jest super niehigieniczne, zaraz zostanie mhm. zakażenia i umrze. No i jakby i co? Chociaż wiesz, to też jest taki fatalizm, że już w pewnym momencie już mu nie zależy. Mhm. To, to nie ma znaczenia, po prostu chce, chce zerwać tą sytuację. Ale ty... to jest też, teraz sobie pomyślałem, że to a propos tego, co on ma 12 lat, że to jest mm -hmm. też trochę takie gówniarskie zachowanie, typu no na złość rodzicom no odmraża tak. sobie uszy, tak? No tak, no nie, nie, no, no dokładnie, no dokładnie. Nie, to jest to jakby ciekawe psychologicznie, żeby to roz, przyjrzeć się temu. Znaczy to jest bardzo fajne, co ten film robi, w takim sensie, że przynajmniej ja, mm -hmm. ja startując ten film, jak zaczyna, kiedy historia się zaczyna, to ja jestem dużo bardziej po stronie Kolma, absolutnie rozumiem jego motywację. Żeby się czepił. Żeby paryk. się czepił, że on po prostu chce tutaj się spełnić i tak dalej. Co ten FAT, no po prostu, okej, okay, no, nie miło, ale no, <laughs> może to są jego priorytety. Ale film, jakby, kupuje, kupuje pod ten porik się kupuje w trakcie filmu, że zaczynasz rozumieć, że w sumie to może. Trzeba trochę inaczej spojrzeć na, na życie. A przez to, że cię kupił ten porik, to zaczynasz mu współczuć i po prostu smutny film. No, a ja ci powiem, że ja miałam odwrotną, yy, odwrotną historię. Znaczy, jak zaczynał się ten film, to ja miałam poczucie, że okej. Okay, jakby nie rozumiem, dlaczego ja absolutnie rozumiem Poryka, dlaczego on chce się dowiedzieć, że mhm. wiesz, jakby o co chodzi, że jak można tak ludzi traktować, że w ogóle co za niefajny typ, mhm. prawda, z tego kolima. A potem zaczęłam rozumieć, właśnie, kolima, jak, jakby, to znaczy, nie roz, Tak jak mówię, ja cały czas trzymałam z Porykiem, że hej, Ważne jest, żeby być miłym teraz, prawda? Mhm. Ale zaczęłam rozumieć, że, że, że po prostu jest czasami coś takiego, że potrzeba trzeba się odciąć, od, odczepić, odłączyć i że to jest. Czasami silniejsze niż... No to niż może więcej e... mówi nawet nie o tym filmie. O tym filmie mówi, że można go oglądać z różnych, z różnych punktów, punktów widzenia. widzenia. Ale też to jest taki papierek lakmusowy, test Roszaka. Jakie miś... są nasze pierwsze, nasze pierwsze instynkty inst... społeczne. <laughs> Mój pierwszy instynkt społeczny jest dajcie mi spokój. <laughs> no tak. A twoje jest bądźmy wszyscy mili. <laughs> no tak. Tyby się tak mógł zachować? No oczywiście, że tak. Ja kogoś Ej, już ci nie lubię! Oczywiście, że tak. To jest, totalnie jest w polu tam możliwości, tak, myślę. Chociaż ja po tym filmie nie wiem, czy A... mogłem. No widzisz. No. no ale są jeszcze zwierzęta. No... Na szczęście. Albo na nieszczęście dla zwierząt. Mhm. To jest ciekawe, że psy chyba wygrały, psy, psy wygrały świat, ale zarazem trochę przegrały. No bo ze wszystkich zwierząt mm -hmm. o to mi chodzi, że jakby kupiły sobie człowieka, mm -hmm. ale trochę na własną, na własną zgubę. No nie wiem. Przecież w tym filmie to jakby osiołki przegrywają. No nie, no osiołek przegrywa się coś, ten osiołek jest tak słodki. Ale te inne zwierzątki też są słodkie, przecież tam jest jeszcze konik i jakaś kuska, czy, czy barany. Mikro, e, mikrokonik jest. Mikro, mikrokonik. Mikrokucyk, jak to się nazywa? Koni miniaturka? Tak? Jest... tak, tak, bo jest cała tak. rozmowa, Porik Kolm wypomina Porikowi, że ostatnio przez kilka godzin opowiadałeś mi, jak znalazłeś tam mm. trawę Aha. w odchodach swojego osła, <grym> tak. a Porik mówi, nie, to nie był osioł, tylko to był kucyk miniaturka, to znaczy, że mnie nie słuchałeś. Tak, tak. No właśnie, ale jest taka scena a propos tego, mm. kiedy czy Porik powinien zemścić się również na psie Kolma. I on, mówi, I on idzie do tego psa, tam mm -hmm. go głaszkę przytula i mówi, czemu ja cię skrzywdzić? Ty jesteś najlepszą rzeczą w nim. Mm -hmm. I to jest bardzo, bardzo słodkie. Generalnie ta, ta relacja Porika ze zwierzętami, z tak. osiołkiem, którego wpuszcza do domu. No tak, tak, siostra, wy, siostra wyrzuca i mówi, nie, Ale Kolmo nie, nie, nie. też, który tak. tańczy ze swoim psem, kiedy jest tak, tak szczęśliwy, kiedy udało mu się napisać ten, mm. ten jego utwór. A potem wchodzi Polik i mówi, tak. co robisz, tańczysz z psem, grubasie? Tak. <noise> Przepraszam, że się śmieję, ale śmieszny film. No to była zabawa, to była zabawna, tak. No i jest rozmowa z księdzem. Ksiądz tak rozbawił, też sobie rozbawił, jak on go wypędza i mówi, że tak, nie daję ci rozgrzeszenia, spadaj. A ja mówię tej drugiej rozmowie, gdzie... Mhm. Gdzie Kolm spowiada się z tego, że doprowadził niechcący, nieumyślnie do śmierci Osiołka. Mm -hmm. A ksiądz mówi: co, co ty mi gadasz? Myślisz, że Boga obchodzą osły? Mm -hmm. A Kolm mówi: Boję się, że nie. I boję się, że tu zaczynają się problemy. Mm -hmm. I to jest trochę to, o czym mówiłem, z tymi psami, które wygrały i mm -hmm. przegrały zarazem. Zwierzęta i kobiety przegrywają w tym filmie. Znaczy, wszyscy przegrywają, że no Wszyscy w przegrywają, mi się wydaje, że wszyscy przegrywają. Znaczy, wiesz, no, 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 siostra wyjeżdża i. Ale na smutno wyjeżdża. No, no wyjeżdża na smutno, no, ale, ale z drugiej strony wiesz, no, jakby zaczyna coś zbudować nowego, swojego, prawda? Taką, taką się spotkałam z ciekawą analizą kolorów w tym filmie: że jest czerwony kontra żółty. Nie A co to powiesz o zaobaczyć? pomarańczowej twarzy Kolejna Farela: nienaturalnie pomarańczowy. <grym> mam wrażenie, że to jest jakaś Twoja obsesja. Ja mam wrażenie, że tylko ja to widzę, ale nie tak, rozumiem. Tak, tak, to jest ten moment, wydaje... że jesteś ty i świat, i myślisz sobie. Kim ja nich, jestem, czemu tylko ja to widzi. widzę? Nie wiem, może po prostu. Jestem wyczulony dużo, na ten konkretny du dużo siedzi na zewnątrz i to jest wiatki, słońce, może dużo marchewek, karoten. Może... Mo możliwe. No. wątpię, żeby to był samoopalak No nie w wiem czasach. Czy w czasach. Tak, w 23 mieli. Tak. Dobra, przepraszam, analiza kolorów. Kolor już czerwony. Się, już się skupiłam. A, kolor czerwony i kolor żółty, że żółty jako kolor nadziei, czerwony jako kolor rozpaczy. I że właśnie Siwon ma dwa płaszczyki, ma żółty płaszczyk eee. i czerwony płaszczyk, i żółtym płaszczyku wyjeżdża, czyli to jest taki symbol, prawda, nadziei i nowej, nowej zmiany. I też jak się patrzysz na, na dom e, kol, e, kol, e, Kolma, uh -huh. On jest żółty w środku, ale ma czerwone drzwi, więc to jakby to, ta nadzieja i, i rozpacz jest, jest połączona. W ogóle ten film jest przepięknie nakręcony. Jakby dwa słowa o tym. To też słyszałam w wywiadzie, że McDonald mówił, że on chciał specjalnie zrobić przepiękny krajobraz. Że oni specjalnie tam, to jest jakaś taka, tam kręcili na dwóch wyspach i bardzo tam szukali tych lokacji, żeby to było piękne, bo. Wyszedł z założenia, że film jest tak smutny i o takich przygnębiających rzeczach, że jeszcze będzie padał deszcz i będzie smutne irlandzkie błoto, to będzie jeszcze gorzej. Więc, więc stwierdził, że musi, muszą być piękne zachody słońca, piękny krajobraz. I... Ale to chyba nie tylko po to. To też jest ta ironia tragiczna tej historii, mm. że mieszkają w tak pięknej, mm. w pięknej okolicy. A tak brzydko się zachowują. No. Ja też się zastanawiam, bo właśnie mówiliśmy wcześniej o tym, że film się zaczyna prosto tak. w konflikcie, a że, że zazwyczaj scenariusz powinien się zacząć jednak momentem spokoju, gdzie tak. jakby świata, gdzie panuje porządek i ten porządek musi zostać zaburzony, ale to jest w tym filmie, bo ten hmm. porządek masz w tej scenie, którą opisałaś, ten że, że porik idzie i patrzy, jak jest wszystko tak, fajnie. Tak, pięknie, wszystko jest piękne, nawet tęcza jest, nie hmm. wiem, czy już to powiedziałam, ale... Właśnie nad, za drugim razem zauważyłam tą tęczę i się, no wow, jeszcze po prostu przepiękna tęcza nad przepięknym krajobrazem, zachody słońca i ocean i tak dalej. No, a dlatego też ten wyjazd mm. jest tragiczny, tak mm, mi się nie. wydaje. Ale w zasadzie to w jej duszy rozgrywa się ten sam dylemat, który ma Kolm. Bo mm. to już jest pytanie o to, czy masz tak. być dla innych, czy masz być dla siebie. tak. I, i okej, ok, ok, można starać się równoważyć, ale są takie chwile, że czasem trzeba wybrać po prostu. Tak, I ale... ona niby wyciąga rękę do brata, tak. ale brat już jest jakby za daleko. Tak. Nie, ale ona robi właśnie, widzisz, bo ona wybiera siebie, ale nie przekreśla brata. Mhm. Tak, tak. A Kolm wybiera siebie, ale przekreśla paryka, mhm. prawda? I... Plus przekreśla swoje palce. I... No, to wiadomo. Ja sobie przypomniałam tę scenę. Tą scenę. Uch. Hmm. Wierzę, czyli, czyli można być, można wybrać siebie nieegoistycznie. Mm -hmm. Jakby można wybrać to, co mm -hmm. jest dla, właśnie to, co też mówiłam, że nie, może, nie trzeba być, nie, nie jest się odpowiedzialnym za innych ludzi, tylko mm -hmm. jest się odpowiedzialnym za, za siebie, ale można nie ranić innych ludzi, po prostu. No też bardzo, bardzo e, dosadna, mocna, nie lubię takich słów, mm -hmm. intensywna, nie wiem, Scena, w której Dominik wyznaje. E, miłość. E, nie wiem, czy to jest miłość, ale coś wyznaje. No jest miłość, I, no. I z jednej strony, okej, okay, to, to w jakiś sposób on się pląkcza i próbuje powiedzieć, jakby nie mówiąc, tak. e, ale ta reakcja Szowan jest bardzo fajna, że ona nie jest dla niego taka spadać, co to mi tutaj, tak. jak wcześniej była dla niego. Jak śmiesz mnie pytać, tak. czemu nie mam męża i tak dalej, tak, i co sobie tak, stąd, tak. nie nocujesz tu więcej, to tutaj ona, jakby. Widzi, ile go to kosztuje i postanawia być miła dla niego i mówi mu, no nie, no jakby, sorry, no, no co mam powiedzieć w sensie, nie? Ale, no. ale mówi to w sposób jakby... No tak, ona jest jakby tym dobrym i dlatego... Czuły, tak. taki empatyczny, z szacunkiem. Kończy się historia Dominika, jak mhm. się kończy, ale... Ona jest, zrobiła tyle, ile mogła zrobić. To jest ciekawe, bo właśnie sobie uświadomiłam, że bardzo podobnie jest zbudowany scenariusz Trzech Billboardów, że masz też, masz dwie postacie, Francis McDormand, McDormand i Sam Rockwell i jakby ta, powiedzmy, moralna postać, taka postać Woody. Woody, która jest taka postacią po prostu, powiedzmy, ciepłą i empatyczną, też jakby się usuwa w pewnym momencie, mhm. z, z, popełnia samobójstwo. I to spowoduje, że mhm. dwie pozostałe postacie, czyli Francis McDormand i Sam Rockwell, jakby zaczynają się staczać, prawda? Bo Sam Rockwell wyrzuca kolesia przez okno, a Francis McDormand spala stację policyjną, jak żeśmy już to ustalili. I też masz, popatrzeć, przecież tam jest Peter Dinklage też i też jest scena, kiedy Francis McDormand odtrąca mhm. Petera Dinklage'a. Też taką postać, która jest w sumie. No to, jest, to, sam, to jest, tak, ja sobie myślę, że sam no to sam To on tak trójkami myśli, wydaje tak, mi się. To tak. w, w tym, w, w Najpierw strzelaj też oczywiście. Mhm. Też jakby masz trójkąt postaci. Mhm. Dwie postaci, między którymi jest jakby to serce konfliktu mhm. i taka postać, satelitę, która jakoś tam to mhm. jakby rzutuje na to. No, no tak, ale ta, tam jest trochę inaczej. A tutaj mhm. masz dokładnie jakby te same bity, prawda? Znika postać, która czyli w tym wypadku Siwon wyjeżdża i potem Park i Colin już, już po prostu totalnie się staczają. No. Ale trójka to w ogóle jest taka ładna liczba, mm -hmm. zwłaszcza dla scenarzystów, mm, tak. często myślą trójkami, trzy mm. akty i tak dalej. Nawet mm. To nawet sobie pomyślałem, jak powtarzałem teraz przed obejrzeniem, mm -hmm. trzy, trzy nomen omen billboardy. Oh. Scena otwarcia, mm -hmm. która jest bardzo, bardzo dramaturgicznie rozegrana precyzyjnie. To jest ta scena, w której sam Rockwell to nie jest scena otwierańca. To jest mm -hmm. jedna z pierwszych scen w filmie, w której sam Rockwell odkrywa, co jest napisane na billboardach. A, tak. I to jest w zasadzie prawie, że jak taki, jak taki trzyczęściowy gag, tak. sketch. Jak masz paski komiksowe, które często są na trzech, trzech obrazkach. Mm -hmm. Pierwszy obrazek, drugi obrazek, trzeci obrazek. I to te billboardy w ten sposób działają i jakby organizują akcję w tej scenie. Więc jakby sobie pomyślałem, kurde, jednak umie czasem coś napisać ten McDonald's. Chociaż wkurza mnie ten sam Rockwell w tym filmie. No tak, ale ta scena, jak właśnie sam Rockwell pierwszy odkrywa ten pierwszy billboard i zaczyna rozmawiać z tym, prawda? Że szeryf tam wilybi, co? On mówi, jakby co? Prawda? Ta osoba, która tam przykleja ten billboard, i co? No właśnie, co? I tak. że pokazuje Ci, że on niezbyt bystry, prawda? Niezbyt bystką postacią. No, tak, mi się wydaje, że rzeczywiście już to powiedziałam, ale powiem to jeszcze raz, że to są dwa filmy, które bardzo korespondują ze sobą trzy billboardy i ten film i że są jakby trochę negatywem swoim. Ha, hmm. i co ty na to? Tak. <laughs> Tylko, że właśnie trzy billboardy mi się bardziej podobały. Chociaż wiesz co, jak teraz sobie tak gadamy, to tak sobie myślę. Dużo masz no, do powiedzenia tak, o tym filmie. Tak, to, to nie jest, bo ja naprawdę uważam, że to nie jest zły film. No właśnie, że jest świetnie napisany, że ma różne tematy, że jest jakby ciekawy, tylko nie chce mi się go, no bo ja, trzeci raz oglądać już. I nie wiem, czy mi się chciało go za pierwszym razem oglądać, bo po prostu był smutny i to było naprawdę bardzo dojmujące doświadczenie. Się pomyślałem, jakby ja też. Ja, to jest świetny film, moim zdaniem, mhm. ale nie kocham wszystkiego. Tak, jak wychwalałaś mhm. tutaj tę stronę operatorsko-wizualną, to ja nie, nie jestem nie? fanem. To jest okej, okay. wszystko jest ładne. Nie wiem, czemu Colin Farrell jest pomarańczowy. O mój Boże. E, I miejscami, jakby nie przekonuje mnie miejscami takie bardzo mini, miniaste aktorstwo. Jakie? Miniaste. Miniaste? Miniaste. Co, ty, ty, no robimy miny. A, a, miniaste. Chociaż z drugiej strony to trzeba docenić też to, w jaki sposób oni dział, są jakby przeciwstawieni sobie aktorsko, gdzie mhm. Brendan Gleason jest taki bardzo do siebie i bardzo taki wycofany i taki no, na jakichś takich mhm. mikro, mikrośrodkach. A Colin Farrell stwarzą tutaj No, miniasty aktorstwo, to jest ok, ale w jaki sposób on od postaci w zasadzie takiej komicznej, bardzo mm -hmm. grubą krechą pociągniętej, jest w stanie przejść do jakichś takich głębszych emocji, wydobyć właśnie. Jakże to jest bardzo dobry aktor, po prostu. No nie, on tak jest świetnym powiedzieć. aktorem. Rzeczywiście ja, i, i miałam parę mo momentów, w którym tak myślałam, że on jest taką, że on jest trochę karykaturą w tym sensie, mm -hmm. że jest taki, no już jest za bardzo takim właśnie gapą, ciapą łukiem, nie wiem, ciołkiem, jak, jakby tutaj jakby to Ale właśnie zmienia, zmienia się twoja, twoje yy. myślenie o nim w toku filmu, czy nie? Właśnie, bo na tym polega cały numer tej, tej roli w zasadzie yy. i tej postaci też. Tego w jakiś znaczy... sposób jest napisane, że patrzysz sobie myślisz to jest Colin Farrell, jest głup, głupkiem i, i robi głupie miny. I sobie myślisz, Jesus, i tak teraz dwie godziny będę oglądał I tak ten I myślisz sobie, teraz się nie dziwisz Brentonowi Glisonowi, że nie chce z nim się zadawać. No to trochę się nie dziwisz na początku, no. a potem się okazuje, że jakby, że to jest człowiek. Yy. I to jest fajne w tym filmie, no. No, to Tak jest, samo tak. tak samo też z Barem Kiorganem, gdzie Baryk Jogen wchodzi z tym takim z tym dziwnym kijem. Z tym dziwnym kijem z hakiem. Po co jest ten kij? Chyba po to, żeby hakiem coś przyciągać <laughs> na <inny> odległość, kija. <laughs> I ja sobie myślę, że swoją drogą bardzo dobry dialog z swoją drogą, ale myślę sobie z... Boże, Baryk Jogen znowu gra jakiegoś dziwaka. Ile wilu już widziałem, ile razy już go widziałem w tej samej roli. No, ale no nie, to, nie, jest. nie jest. Nie jest, nie no. jest. Mi się fryzurka, bo to już też mówiłam, mówi się fryzurka. Kolina Fagala nie podobała mi się. bo o to chodzi: to, to jest to... film brzydkich fryzurek. Brzydkich fryzurek? Śmiesznych, nie. irlandzkich cepeliowych fryzurek. No nie, nie. I to dobrze wygląda. Nie mów no. nazwisko nie. Parika. Nie wypow... Raz, nie dwa, wypow... trzy. Nie. Nie. nie ma takiej możliwości. Postać tego policjanta taty jest też nieprzyjemna. A, to jest, to a jest... zapomniałem, to jest kolejny z takich trochę, może z takich trochę uproszczeń, gdzie on jest takim bardzo jednoznacznym wilanem. ale z drugiej strony no też jest po coś w tym filmie i na końcu jest ten taki cień może, cień, jakiś taki niuans czegoś, kiedy on się dowiaduje, że, że, że syn jego syn nie żyje. Nie żyje. To jest taki może jakiś taki przebłysk człowieczeństwa, bo, bo do tego momentu wszystkie jego sceny są takie bardzo ciesane i on jest taki po prostu bardzo jest, jestem zły, jestem policjantem. Hmm. Ale może nie każdy musi być zniuansowaną postacią. Może jak ktoś jest po prostu gnojem, to, to trzeba gnojem. go pokazać jako gnoja. Właśnie zwróciłem uwagę, że jak nagrywam ten podcast, ty masz czerwone skarpetki, a ja siedzę na żółtym fotelu. <laughs> Chodzi ci o, Widzisz, o to, że... że... Martin McDonagh nas <laughs> napisał i wyreżyserował. Ale to tak. źle wróży. Że co, Pokaż ja... palce. <laughs> nie wszystkie mam. <laughs> Ale no powiem ci, że to jest fajne, że czasem idziesz na film, który nie chcesz, żeby ci się spodobał, Wręcz nie chcesz. Nie mówiąc o tym, że się nie spodziewasz. Po zwiastun też się wydawał taki bardzo. Ho ho, Irlandczycy są tacy śmieszni. <laughs> e, Mieszkają na Wyspach i mówią z dziwnym akcentem. I nie wymówisz za ich nazwisk. No. A potem się okazuje, że to jest może jeden z Twoich ulubionych filmów tego roku. Oh, wow. A jest, jest styczeń. styczeń. <laughs> No, to jest ciekawe, to, jest, to, jest, to był rzeczywiście twist, bo ja byłam też przekonana, że tobie się nie spodoba i nawet sobie myślałam, że będzie fajna, bo Łukasz Muszyński kocha ten film i że myślałam, że będzie fajna właśnie kłótnia w się, że ja tu będę, ha ha ha, teraz chłopaki się będą. Let them fight. Let them fight, tak, 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 ale, bo ja bardzo lubię jak wy gadacie o filmach, lubię was słuchać, a tutaj takie... Miała być Godzilla kontra Mecha Godzilla, a, a, a wyszedł było... Godzilla i syn Godzilla. Syn Go nie, nie. By było zbijanie sobie piątek i głaskanie się po plecach. Ja w sumie muszę ci powiedzieć, że jestem bardzo ciekawa kolejnego filmu e, McDonacha, bo. Ej, e, nie, mam nadzieję, że mi się nie spodoba. <grym> <grym> nie, naprawdę? Nie, nie, nie. nie jakoś się nie otworzyłeś na tego reżysera bardziej? Nie wstecz, ale. W... Ale w przód. Ale w przód zobaczymy. Hmm mi e, się wydaje, że on po prostu robi dobre filmy. E, a wiesz, kto robi też dobre filmy? Park Chan-wook. Ha! Nie, bo tak pomyślałem o filmach tego roku, mm -hmm. e, bo właśnie sobie uświadomiłem, że mamy początek stycznia, a już mam dwa ulubione filmy tego roku. A jaki rok jest drugi? A drugi ulubiony film tego roku to Podejrzana. No tak, tak. Też mamy w planach. Decision te, to e, Live. E, tak, znaczy mamy, e, Po koreańsku. Po koreańsku Decision to Live. Tak, widzieliśmy ten film w... A, na Nowych Horyzontach. Tak, i to był mój chyba ulubiony film Nowych Horyzontów, muszę powiedzieć. Ha. Więc to jest opcja na przyszłość. Opcja na przyszłość, zdecydowanie. A teraz jest opcja taka, że kończymy ten odcinek. Tak, i dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia!